jedną z najbardziej rozpoznawalnych obecnie teorii etycznych. I przełom obecnego i poprzedniego stulecia to był taki szczytowy punkt rozwoju etyki cnót. Dlaczego to był szczytowy punkt rozwoju etyki cnót? Bo można o tym mówić po wielości monografii, które się ukazały na rynku, ale przede wszystkim po wielości aplikacji tej teorii do różnych dyscyplin subetycznych. Właściwie językiem cnót w tej chwili mówi się zarówno w etyce społecznej, politycznej, w bioetyce, w etyce wychowania. Też ten język przenika do innych dyscyplin filozoficznych, takich jak na przykład epistemologia. Dzisiaj wiele pisze się i mówi się o cnotach epistemicznych. Nie chcę dzisiaj dyskutować z deontologią i utylitaryzmem, które były takimi teoriami w dyskusji, z którymi etyka cnót się rozwijała, bo trzeba przyznać, że wielu spośród utylitarystów i deontologów uznało, że etycy cnót wiele do tej debaty etycznej wnoszą i uznali, że ten podmiotowy aspekt czynu jest równie ważny, co przedmiotowy aspekt czynu, czyli co sama treść czynu i konsekwencje działania, że trzeba też się zająć podmiotem. Równocześnie z tym bardzo z tym szczytowym punktem rozwoju etyki cnót, no, można powiedzieć, że ma miejsce bardzo ostra krytyka etyki cnót, która pochodzi od myślicieli, którzy zainspirowali się wynikami badań w zakresie psychologii społecznej. Ta ostra krytyka dotyczy psychologii moralności, na której wsparta jest współczesna etyka cnót, którą zakłada współczesna etyka cnót. I w kontekście tej krytyki chciałabym mówić o Frenesis i jej miejscu i roli w cnotliwym działaniu. Chciałabym też wykorzystać Frenesis do dyskusji właśnie z zarzutami, jakie wobec etyki cnót sformułowali sytuacjoniści. Otóż, proszę Państwa, to, co jest takim podstawowym założeniem współczesnej etyki cnót, to jest to, że warunkiem moralnie dobrego działania jest posiadanie moralnie dobrego charakteru. Czyli jeżeli ktoś posiada cnoty etyczne, takie jak uczciwość, sprawiedliwość, życzliwość, to w sposób konsekwentny będzie też działał uczciwie, sprawiedliwie, życzliwie. Jak się objawia taki moralnie dobry charakter? No, objawia się stałością, spójnością, jednością wartościowania. Stałością, czyli człowiek uczciwy nie tylko bywa od przypadku do przypadku uczciwy, ale po prostu jest uczciwy. Działa podobnie w różnych zmieniających się okolicznościach. To znaczy jest w domu, jest uczciwy w domu i w pracy wobec przyjaciół i wobec osób obcych, niezależnie od tego, czy się spieszy, czy boli go głowa, czy ma bardzo dużo czasu. Charakteryzuje się też jednością wartościowania, to znaczy, że w różnych okolicznościach postawy i działanie podobnie ocenia, czyli uważa, że uczciwość jest po prostu moralnie dobra, że życzliwość jest po prostu moralnie dobra. Taką koncepcję cnoty i człowieka cnotliwego nazywają sytuacjoniści globalistyczną koncepcją cnoty. Sytuacjonistyczna krytyka etyki cnót, tak jak już wspomniałam, była inspirowana psychologią, wynikami badań psychologii społecznej, w szczególności eksperymentami, które zostały przeprowadzone na gruncie psychologii społecznej. Ja nie będę już mówiła w ogóle o tych eksperymentach, nie będę ich opisywać w nadziei, że Państwo słyszeli przynajmniej o niektórych z nich. Powiem tylko tyle, że Stanley Milgram w swoim eksperymencie podał pewne argumenty na rzecz tego, że na nasze działanie ma wpływ autorytet. Solomon Asch mówił o wpływie grupy na nasze działanie. Philip Zimbardo o wpływie roli społecznej. Dalej Batson o wpływie pośpiechu, czyli czegoś tak trywialnego bardzo. To, czy my się spieszymy, czy nie spieszymy, decyduje o tym, czy ostatecznie pomożemy osobie potrzebującej, czy nie. Alice i Levin jeszcze o mniej ważnym, istotnym aspekcie, mianowicie o nastroju, o tym, czy jesteśmy w dobrym humorze, czy jesteśmy w złym humorze. Badania Hartscorn i May to były takie badania prowadzone na dzieciach, one właściwie badały to, czy dzieci i młodzież mają zintegrowaną osobowość moralną, charakter moralny, czy nie, do tego jeszcze za chwileczkę wrócę. I proszę Państwa, liczne dane historyczne, na które powołują się sytuacjoniści, mianowicie
powołują się na zachowania ludzi w trakcie trwania bardzo poważnych konfliktów zbrojnych, czy to nazizm, czy wojna w Wietnamie, w Jugosławii, w Ruandzie. Wychodzi mnóstwo książek, które są pisane do zespołu. Historycy, psychologowie społeczni interpretują różne fakty historyczne. Na przykład taka książka Haralda Walzera pod tytułem Sprawcy, pod tytuł Dlaczego zwykli ludzie stali się sprawcami masowych zbrodni. Harald Walzer próbuje pokazać, że to sytuacja uczyniła ze zwykłych ludzi morderców i to morderców, którzy zabijali 300 osób dziennie. Proszę Państwa, psychologowie społeczni zaatakowali psychologię osobowości, w której psychologowie osobowości twierdzili, że ludzie posiadają pewne określone cechy osobowości i na podstawie tych cech i te cechy osobowości decydują o tym, jak oni się działają. Ta psychologia osobowości jest wykorzystywana przez etyków cnót. Edgar Cnót bazuje na psychologii osobowości, twierdząc, że cnoty etyczne są właśnie takimi trwałymi, nabytymi dyspozycjami, które później w życiu moralnym mają decydujące znaczenie dla sposobu naszego działania. Psychologia społeczna zakwestionowała właściwie psychologię osobowości i lansuje tezę, że ludzie działają pod wpływem różnych czynników sytuacyjne, że to zmienne sytuacyjne decydują, a nie zmienne osobowościowe czy zmienne charakterologiczne decydują o sposobie działania. Na grunt filozofii tę dyskusję przenieśli na początku Owen Flanagan, potem Gilbert Harman, John Doris i Peter Vranas. Proszę zauważyć, że to jest dyskusja dosyć świeża, aktualna, która aktualnie się toczy. Tytuły tych artykułów i książek są bardzo wiele mówiące. No Character and Personality, Skepticism about Character, Lack of Character, książka Dorisa, czy Indeterminacy Paradox, albo Against Moral Character Evaluation. Wnioski sytuacjonistów, to jakie wnioski sytuacjoniści wyprowadzili właśnie z wyników badań psychologów społecznych są następujące. Mianowicie to, że dyspozycjonaliści i etyków cnót takim mianem do grona dyspozycjonalistów się zalicza, popełniają fundamentalny błąd atrybucji. Mianowicie w sposób nieuprawomocniony przypisują ludziom określone stałe cechy i dyspozycje charakteru i wyjaśniają ludzkie zachowanie w odwołaniu właśnie do tych cech i dyspozycji. Paradoks nieokreśloności, na który zwraca uwagę Vranas w swoich pracach, głosi, że większość ludzi po prostu jest nijaka, ani dobra, ani zła, ani nawet średnia, jak mówi Vranas. Ci sami ludzie, w zależności od okoliczności działania, od sytuacji, w którą zostali wrzuceni, mogą zachowywać się w różny sposób, i dobrze, i źle, w sposób godny podziwu i w sposób godny pożałowania. Teza główna sytuacjonizmu etycznego jest taka, że etyka cnót jest ufundowana na empirycznie nieadekwatnej psychologii moralności. Sytuacjoniści uważają tak, że ludzie działają pod wpływem zmiennych sytuacyjnych, przypadkowo, w zależności od zmieniających się okoliczności, czyli działają niespójnie, od przypadku do przypadku. Istnienie osobowości, charakteru moralnego musi zakładać spójność działania. Zatem nie można mówić o tym, że istnieje coś, co zwiemy moralnym charakterem, który właśnie takie określone i trwałe cechy i dyspozycje zakłada. Proszę Państwa, jak można dyskutować z sytuacjonizmem i z sytuacjonistami? Otóż tutaj od razu widać, że w tej dyskusji miesza się poziom dyskrypcji, poziom opisu, poziom psychologii moralności z poziomem etyki normatywnej. Pewne dane empiryczne są wykorzystywane do tego, żeby krytykować etykę normatywnie rozumianą. Więc można przyjąć dwie strategie dyskusji z psychologią, z sytuacjonistami na poziomie psychologii moralności, czyli na poziomie właśnie tym empirycznym, i druga linia obrony na poziomie normatywnym, czyli tej etyki właściwej.
Otóż na poziomie empirycznym, proszę Państwa, można zapytać, czy te dane empiryczne, na które powołują się sytuacjoniści, rzeczywiście potwierdzają tezę, że ludzie działają w sposób niespójny i że przypisywanie im jakichkolwiek cech dyspozycji charakteru jest w żaden sposób nieuzasadnione. Natomiast na poziomie normatywnym trzeba by zadać pytanie, czy cnota, ta trwała i nabyta dyspozycja do moralnie dobrego działania, musi przejawiać się sztywno określonym sposobem działania. Jak należy rozumieć spójność cnotliwego charakteru i w czym tę spójność należy upatrywać? Zacznę od tego poziomu empirycznego. Otóż, proszę Państwa, trzeba przyznać, że nie przeprowadzono żadnych badań, tak zwanych długofalowych, podłużnych badań nad moralnym charakterem. Wszystkie te badania, na które ja się powoływałam, oprócz może właśnie tego badania Hartshorn and May, bardzo starego, z 1928 roku, sam sytuacjoniści mówią, że takich badań nie ma, bo oni sobie zdają sprawę, że tego typu badania są bardzo kosztowne, bardzo długotrwałe. Trzeba by tę samą grupkę przez 20, 30, 40 lat badać i wystawiać ich na różne pokusy, różnych sytuacji i badać ich zachowanie, badać odpowiedzi na te sytuacje. Wszystkie te eksperymenty właściwie dotyczyły różnej, bardzo, można powiedzieć, niereprezentatywnej próbki, przypadkowej próbki i zwykle te osoby były wystawiane tylko na jedną pokusę, czyli chodziło tutaj o jedno konkretne działanie. Hartshorn and May, sytuacja była nieco powiedzieć, że ten charakter się kształtuje, rozwija, że te dzieci stawiają pewne pytania moralne i te pytania moralne mogą uzyskiwać odpowiedź. Sytuacjoniści zdają sobie, proszę Państwa, z tej trudności sprawę i zdają sobie sprawę z tego, że ten materiał empiryczny wprost nie mówi o tym, że nie ma czegoś takiego jak charakter moralny, ale mówią tak, że należy odróżnić spójność działania konkretnego sprawcy, tak zwane intrapersonal consistency, od spójności działania całej populacji w różnych sytuacjach, intersituational consistency. I teraz mówią dalej, że najlepszym wyjaśnieniem wysokiej spójności działania w różnych sytuacjach całej populacji jest indywidualna wewnętrzna spójność składających się na nią jednostek. Czyli jeżeli cała populacja spójnie działa w miarę, to najlepszym wyjaśnieniem tego jest, że każdy indywiduum działa także spójnie. Czy to odwrotnie tak samo pracuje? Odwrotnie teza byłaby taka, że najlepszym wyjaśnieniem braku spójności zachowania całej populacji jest wewnętrzna niespójność poszczególnych jednostek. I sytuacjoniści wyprowadzają z tego wniosek. Skoro ludzie działają w zdezintegrowany sposób, bo poddają się wpływom różnych zmiennych sytuacyjnych, o czym świadczyły wszystkie te eksperymenty, nawet takich nieuświadomionych, jakim jest nastrój, humor, dobry lub zły, to oznacza to, że same te indywidua są wewnętrznie niespójne. I teraz pytanie jest takie, czy rzeczywiście najlepszym wyjaśnieniem niespójności działania całej populacji jest wewnętrzna niespójność jej członków? No, wydaje się, proszę Państwa, że nie. Dlaczego? Dlatego, że zachowanie konkretnego sprawcy, który jest oglądany z perspektywy zewnętrznej, tak jak to z tej perspektywy eksperymentatora czy historyka, ono jest, charakteryzuje się zawsze niższym stopniem spójności niż działanie obserwowane z perspektywy wewnętrznej, czyli sprawcy, który zna swoje intencje, motywy, cele, którymi się kieruje, swoje pragnienia, nawet lęki, potrafi w kontekście właśnie tych celów, tych pragnień, tych lęków uspójnić to swoje działanie. Ponadto, proszę Państwa, brak spójności działania jakiejkolwiek grupy społecznej nie pozwala na wniosek o braku wewnętrznej spójności któregokolwiek z jej członków, bo to musiałoby zakładać, że ta grupa jest jakąś grupą totalnie homogeniczną. Tymczasem próbki eksperymentalne, eksperymentów, na które się tutaj powoływałam, one właściwie stanowiły, poza jednym eksperymentem Darleya i Watsona, gdzie wszyscy ci, te osoby, które brały udział w eksperymencie, to byli studenci seminarium teologicznego, ale to też musiałoby zakładać, że studenci seminarium teologicznego kierują się zawsze tymi samymi celami, motywami, w taki sam sposób myślą, mają takie same pragnienia. One w gruncie rzeczy były przypadkowe, to byli ludzie, którzy zgłaszali się, odpowiadali na ogłoszenie w gazecie, w prasie, na uniwersytecie. Proszę Państwa,
czyli ludźmi o słabej woli, czyli mogą posiadać albo mogą posiadać cechy i dyspozycje, które charakteryzują się pewną niespójnością działania. Na przykład są to osoby, które mają, są wpływowe, albo są to konformiści, albo są to osoby, które są bezrefleksyjne. I teraz w zależności od tego, pod jakim wpływem pozostają, czy co im się opłaca, albo co im się nie opłaca, w taki sposób działają, więc one niespójnie działają z perspektywy zewnętrznej, ale z perspektywy tych cech, dyspozycji, to ich działanie może być jak najbardziej wydawać się spójne. Te cechy, o których wspomniałam, nazywane są wadami moralnymi, czyli to też są dyspozycje. Ponadto, proszę Państwa, wielowymiarowość ludzkiego charakteru utrudnia charakterystykę i ocenę moralną, ale to nie znaczy, że w ogóle nie można powiedzieć, że ludzie są źli czy dobrzy. No już widzę, że nie zdążę, to już naprawdę się, ja myślę, że ja później troszeczkę zaczęłam. Aha, przepraszam. Proszę Państwa, kolejne argumenty muszę w takim razie pominąć, żeby dojść do tego poziomu normatywnego i żeby Państwu przedstawić dwie koncepcje cnoty, bo to jest istotne, żeby dojść do fronezis i do tego fronetycznego działania. Otóż na poziomie normatywnym można zapytać, czy cnota rzeczywiście musi się przejawiać w sztywno określonym sposobie działania i jak spójność cnotliwego działania należy rozumieć. Przy behawioralnym ujęciu cnoty, gdzie cnota jest rozumiana jako pewien atrybut, cecha, skłonność, wręcz nawyk do jakiegoś automatycznego niemalże odpowiadania na konkretne sytuacje moralne, można oczekiwać behawioralnej spójności. Natomiast jeśli cnotę zrozumiemy nieco inaczej, mianowicie przyjmiemy deliberatywne ujęcie cnoty, takie jak przyjmował Arystoteles, gdzie kluczową, Arystoteles, tu można oczywiście dyskutować, ale jeżeli kluczowa jest fronezis w cnotliwym działaniu, czyli ta inteligencja praktyczna połączona z dobrym moralnie celem, to już tutaj nie możemy mówić o tym, że mamy do czynienia, że konieczna jest silna behawioralna spójność. Ta spójność musi być mierzona pewnymi przekonaniami moralnymi, czyli pewnymi celami moralnymi, z którymi osoba cnotliwa się wiąże i z pewnymi afektywnymi procesami, z którymi cnotliwa osoba jest związana. Tutaj, proszę Państwa, tę spójność zupełnie inaczej rozumiemy. Spójność wewnętrzną, a nie spójność tylko i wyłącznie behawioralną. Więc przy tym deliberatywnym ujęciu cnoty nie możemy mówić o cnocie jako takiej, która wyznacza trajektorię działania, przebieg działania. Ona jedynie może wyznaczyć pewien kierunek działania. Cnota etyczna w takim ujęciu, gdzie fronezis jest kluczowa, sam Arystoteles pisze, to jest cnotliwe działanie, to jest takie, które jest właściwe we właściwym czasie, z właściwych przyczyn, wobec właściwych osób, we właściwym celu i we właściwy sposób, a miarę tego, co właściwe, określa fronezis. Czyli to działanie wypływające z konkretnej cnoty, ono może behawioralnie wyglądać zupełnie inaczej. Wewnętrznie w kategoriach celów i procesów w kategoriach celów i w tym aspekcie kognitywnym może być właśnie spójna. Więc proszę Państwa, ja bym tutaj argumentowała na rzecz kontekstualnego rozumienia cnoty i cnotliwego działania w zależności od sytuacji, w zależności od okoliczności. Teraz jak to się ma do sytuacjonizmu? Mianowicie w taki sposób, że sytuacjonizm zarzuca dyspozycjonalizmowi, etyce cnót, to, że jest niewrażliwa na kontekst sytuacyjny. Ja bym powiedziała, że w tym fronetycznym ujęciu cnoty etyka cnót jest najbardziej wrażliwa na kontekst sytuacyjny, znacznie bardziej niż deontologia i utilitaryzm. I na tym będę musiała skończyć, nie mówiąc nic na temat tego, jak rozumiem fronezis, co jest potrzebne do tego, żeby posiadać